Cześć, witam wszystkich. Pucharek po drugiej stronie lustra polega na tym, żeby zabić 10 snajperów bez wykrycia, czyli nie mogą nas zobaczyć. Znaczy, mogę się tam trochę zapełnić ten żółty pasek, ale lepiej jakby się w ogóle nie zapełniał, czyli po prostu wypatrujemy tego gościa, jak nas nie widzi, odpalamy mu strzał w głowę i pozamiatane. 10 takich i pucharek wpada. Tutaj bardzo prosta metoda. Jest to przedostatnia misja, gdzie mamy lotnisko, musimy się dostać do bunkrów. Jest to sam początek tej misji. Wystarczy, że zbiegniemy sobie z górki w lewą stronę troszkę. Wyciągamy lornetkę, wypatrujemy go. Zresztą jak zaraz tutaj będziecie widzieć. Oddajemy strzał. Parę razy powtarzamy taką sekwencję, czyli zabijamy, odgrywamy ostatni zapis gry i znowu zbiegujemy, zabijamy i tak powtarzamy to aż do momentu, kiedy pucharek wpadnie. Nie jest to nic skomplikowanego, a powinno to w jakiś sposób wam ułatwić zdobycie tego pucharka. To jest mój przedostatni strzał, jeszcze jeden będę oddawał za chwilę, po restarcie gry, także już sobie możecie zobaczyć. Ale już mniej więcej wiecie, o co chodzi, w jakim momencie, w jakiej misji to zrobić, także na pewno to jakieś jest ułatwienie zdobycia tego pucharka. Ja już dziękuję i jeżeli wam się filmiki podobają, to zapraszam do subskrypcji, lajkowania oczywiście. Zawsze to jakaś motywacja, żeby więcej tych filmików robić z większej ilości gier. Ale ja już przestanę pieprzyć. Dzięki i do usłyszenia.